Coraz mocniejsze słowa i coraz bardziej radykalne zapowiedzi, kampania wyborcza nabiera rumieńców. Po kilkumiesięcznej kwarantannie kandydaci na prezydenta ruszyli w objazd po kraju. Kampania wyborcza budzi coraz większe emocje. Wczoraj w Sejmie przewodniczący PO Borys Budka nagle wstał i wszczął awanturę. I zachowujcie się państwo. Niech pan siada spokojnie na mnie. Proszę usiąść. Proszę, czas mi leci. Proszę usiąść. To nie jest pana folwark, panie prezesie. Odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Język zaostrza się po każdej stronie. Będę wypalać żelazem to, co zrobił PiS. Oświadczył Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla jednej z gazet. W ten sposób kandydat Koalicji Obywatelskiej nadrabia straty po swojej poprzedniczce, mówi politolog dr Piotr Gawryszczak. On musi zrobić coś takiego mocnego, żeby pokazać po pierwsze swoim wyborcom, że on jest inny niż pani Kidawa-Błońska, która utraciła poparcie do rzędu tam 4-5%, ale także musi pokazać, że będzie bardzo ostro atakował rząd Zjednoczonej Prawicy. I właśnie to robi. Mottem tej kampanii są słowa: mamy dość. Tymczasem kampania prezydenta Andrzeja Dudy nabiera tempa. Dziś prezydent przyjechał do Bytomia, gdzie spotkał się ze strażakami oraz ratownikami górniczymi. To jest ogromna część jednej z najważniejszych tradycji, które towarzyszą górnikom praktycznie rzecz biorąc od połowy XIX wieku, ale które dzisiaj należą już do żelaznego kanonu kultury, tradycji i tożsamości górniczej. Prezydent Duda podziękował ratownikom za ich codzienną służbę w kopalniach. Chwała wam za to. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków za tą służbę ogromnie dziękuję. Jest to praca niezwykle trudna i niezwykle ryzykowna. Wczoraj prezydent Duda spotkał się z mieszkańcami Chełma. Pan Zbigniew przyjechał na spotkanie specjalnie z Kraśnika. Należałoby wesprzeć naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Jest to pierwsza jakby taka porządna kampania w powiedzmy na świeżym powietrzu. Jutro prezydent Duda odwiedzi Stalową Wolę, a w niedzielę Gust pod Radomiem. Wcześniej, kiedy ta kampania prezydencka była bardziej internetowa i kandydaci nie mieli takiej możliwości spotykania się z wyborcami, widzieliśmy, że tutaj kandydaci zarówno PSL-u, jak i Szymon Hołownia mieli swój taki moment, w którym przyciągnęli do siebie liczne grono wyborców. Mówi politolog dr Piotr Siekański. I choć przed nami dopiero pierwsza tura wyborów, to obecnie główna walka toczy się już przede wszystkim między dwoma kandydatami. Pojawienie się Rafała Trzaskowskiego de facto podcina skrzydła Szymonowi Hołowni i Robertowi Biedroniowi, ponieważ będziemy obserwować odpływ poparcia od tych kandydatów w stronę Rafała Trzaskowskiego. Podkreśla politolog dr Łukasz Stach. Ostatnie sondaże wskazują na 40-procentowe poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski może liczyć na 28% wyborców.